Europejski Trybunał Praw Człowieka wydał dzisiaj środek tymczasowy, czyli nakaz, ażeby Polska udzieliła przybywającej 17 dzień koło Usnarza Górnego, gdzie stoję, udzieliła pomocy humanitarnej, pomocy w postaci dostarczenia żywności, leków, napojów, a także schronienia. I ten nakaz obowiązuje władze Polski. Zwracam się do premiera Morawieckiego, do MSWiA, ażeby wydali pozwolenie Straży Granicznej, ażeby tej pomocy udzieliła. Stoję tutaj w tle, mam policję, szpaler, przed chwilą tu są wojska, szpaler Straży Granicznej. Oni, wszystkie te służby dostały polityczny nakaz nieudzielania pomocy. Jest to haniebne i ja wiem, że ci ludzie w mundurach też nie chcą, ażeby Polska się tak zachowywała wobec ludzi w potrzebie.